Cześć! Dzisiaj mam dla Was starter deck numer 4 i sprawdzanie zawartości, która się z nim znajduje. Dzisiejsza część jest połączona z unboxingiem, dlatego przyda nam się nożyk do otwarcia zawartości. Tak jest. Także tym razem nie otwierałem go przedwcześnie. Oczywiście pudełko, plastikowy kejsik, instrukcja kolorowa, plansza do przeprowadzenia gry. Bardzo fajna grafika. Oraz rzecz, która nas interesuje najbardziej, zawartość i 51 kart, które się tutaj znajdują. Oczywiście starter deck to jest w pełni wyposażony starter deck do gry. Możemy tylko przy jego zakupie rozpocząć naszą przygodę. Oczywiście w przyszłości, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, może rozbudować swoją talię. To jest karta specjalna, która znajduje się w tym starter decku. Oby ustawimy, żeby się nie zniszczyła. I reszta kart, która tu się znajduje. Odsłonimy, żeby wszystko cieni. Ta sama karta w wersji zwykłej. Widzę, że tutaj jest przeważająca część kart w kolorze zielonym. Tak jak na meczanie. Oho, widzę, że rozstawiłem tak, że nie widać. Tak się prezentuje starter deck 4 Guardians of the Mechanics. Także mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Zapraszam do zostawienia lajka, komentarza oraz subskrypcji. Cześć!